Walki na ekranie zawsze wyglądają tak samo. Kilka uników, kopnięć. Cios w szyję i do parteru. Wanna. Włącza prysznic. Wanna. Mechaniczny koń. Na pewno nie jest tu bez powodu. Zostaje jeszcze lustro. I ręka. Dialog. Witaj, Dolly. Cześć, Charles. Czyż nie jestem boska? Przyćmiłaś wszystkich. Przyznaj, że to było poruszające. Owszem, choć w raczej przewidywalnym kierunku. Może dla ciebie, ale ty jesteś ekspertem. Słynny Simon Templer. Święty. W roli głównej. W pozostałych rolach. Scenariusz. Muzyka. Zdjęcia. Reżyseria. Byłeś wspaniały. Dziękuję, skarbie. Co się panu najbardziej podoba w tej roli? Garza. Twoją postać potraktowano dość stereotypowo. Bardzo dziękuję. Mogę prosić o autograf? Mogę pani zrobić zdjęcie z panem Savage'em? Przykro mi, Simon. Taka dola gwiazdy. Jak film? Boski. Przyjęcie? Szerokim łukiem. Ile już pan wydał książek Kleina? 4. Ze wszystkich będą filmy? Mam nadzieję. Pan Klein nie bywa na premierach? Bez komentarza. Ale mieszka w Anglii? Bez komentarza. Proszę powiedzieć, jaki on jest? Przykro mi, bez komentarza. Ile ma lat? Bez komentarza? Zwyczajne uniki. Po co? Amos Klein to żyła złota. I? Chronię swoją inwestycję. Nie będzie to łatwe. Na to wygląda. Jesteśmy prawie na miejscu. Finley?
Nadal mi nie powiedziałeś, po co te uniki. Drogi chłopcze, wiesz, ile zarobiłem na historii 38. Pułku Piechoty z Hertfordshire? W skórze, z 60 kolorowymi rycinami? Nie mam pojęcia. Straciłem 2000. Nie dziwi mnie to. Goście? Nieproszeni. Klucz. Widzisz? Walki nie są aż tak przewidywalne. Wiedziałem, że po to przyszli. Po co? Adres Amosa Kleina. Inaczej się nie dało? Nie, to tajemnica. Ale dlaczego? Bo jestem kapitalistą. Mam dość wydawania tak zwanych ważnych książek. Nie chcę ludzi oświecać. Wolę być milionerem. Godne pochwały. Nie w tym kraju. Świetnie sobie radzisz bez mojej pomocy. Ale pomożesz mi, prawda? Choćby z czystej ciekawości. Czytałeś książki Kleina? Przeglądałem. A widziałeś go kiedyś? Nie. Na zdjęciu? Nie, też nie. Pomożemy sobie nawzajem. Nie rozumiem. Lubisz przygody, prawda? Kto ich nie lubi? Nie dziwi cię, że światowej sławy autor, twórca Charlesa Lake'a, największego współczesnego bohatera, pozostaje nieznany? Już wiem, Klein to pseudonim premiera. Gorzej. Musisz mi pomóc, Simonie. Sam nie dam rady. Trzeba chronić tożsamość Kleina. Przed czym? Przed prasą. Za 2 tygodnie wychodzi 5. powieść z cyklu. To naprawdę bardzo ważne. Zrozumiesz, jak dotrzesz na miejsce. Jeśli nie masz serca z kamienia, pojedziesz dziś do domu Kleina. Pomocy! Witam. Wiem, to nie moja sprawa, ale co pani robi? Trzymają mnie w piwnicy. Brody, miły chłopak. Matkę zabiła mu mafia, podrzucił mi broń, którą zastrzelę Warlocka.
Ale mam związane ręce. Myślała pani, że ja to Warlock? Nie. To jest Warlock. Pomoże mi go pan przenieść? Rozbestwił się drań. A jakie życie wiedzie? Warlock to postać z książek Kleina. Zgadza się. Pani jest Amos Klein? Owszem. Nie padł pan na zawał? Padłem. To co pana wciąż trzyma na nogach? Rigor mortis. Niech się pan zegnie. Jak kobieta może pisać takie męskie książki? Jakiś błąd w fabryce dzieci. Zabrakło materiału na dziewczynki. Ja tam tego nie dostrzegam. Jest pan słodki. Mogłabym pana pokochać. Nie pani jedna. Może je pan pozbierać? Skąd ten męski pseudonim? Pomysł wydawcy. Żeby książki lepiej szły. Miał rację, opłaciło się. Choć ucierpiało moje życie osobiste. Wyobrażam sobie. Czemu zawdzięczam tę wizytę? Mieszka pan w sąsiedztwie? Nazywam się Simon Templar. Ten Simon Templar? A jest nas więcej? Finley mnie przysłał. Może mieć pani gości. Kłamca. Były ponumerowane, mam nadzieję. Pod ścianę. Przecież mnie nie zastrzelisz. Daję ci 3 sekundy. Możesz liczyć do rana. Nie zastrzelisz mnie. Dlaczego? Węgierski Kermow. 6-ostrzałowy. Wystrzeliłaś wszystkie kule. Racja. Pas. Ty naprawdę jesteś święty. Whisky? Chętnie. Ale to jest gin. Rzeczywiście. Mówisz, że przysłał cię Finley? Tak. Dziś włamali się do jego mieszkania, wzięli twój adres. Więcej nie zdążyli. Była walka? Ciekawa? Nie, tam ci od razu uciekli. Jak? Windą. Byli szybsi. Mogłeś ich zatrzymać. Zebrzeć obwód zasilający windy. Z piętra? Wystarczy włożyć monetę pod płytkę z przyciskiem. Nigdy nie noszę drobnych. Za przyjaźń. Jak mam do ciebie mówić? Amos brzmi jakoś dziwnie. Mów mi... Baby. Widziałeś wcześniej tych facetów? Nie. Baby. Może dziennikarze? Po dzisiejszej premierze ciut za agresywni jak na prasę. Może i tak. Zaraz. Zakopałaś gdzieś kość? Nie, szukam listu. Spójrz. Wbudowany mikrofon. Prezent od tureckiej policji. Jest. Przyszedł do biura Finleya. Szanowny pan Klein, w załączeniu czek na 50 tysięcy funtów. Połowa zapłaty za pańskie usługi. Czas zatrudnienia 2 miesiące. Reszta po wykonaniu zadania. Misja jest tajna, lecz zapewniam, przypadnie panu do gustu. Zrealizowanie czeku jest równoznaczne z przyjęciem oferty. Proszę czekać na dalsze instrukcje. Podpisano Warlock? Czarny charakter z moich książek. I spójrz na ten nagłówek. Sword. Tajny ogólnoświatowy syndykat zbrodni. Organizacja Warlocka? Zgadza się. List wysłano miesiąc temu. Rzeczywiście. I co zrobiłaś? Nic. Nie zadzwoniłaś nawet do banku? Po co? Żeby się dowiedzieć, czy jakiś Warlock ma u nich konto. Nie przyszło mi to do głowy. Dostaję masę listów od wielbicieli. To najpewniej to jakiś wariat. Policja. Dlaczego? 6 strzałów, pamiętasz? Dobry wieczór. Pan Amos Klein? Proszę, niech pan wejdzie. PC Jarvis, posterunek Canscombe. Jakieś kłopoty? Inspektor chce z panem pomówić. Na posterunku. O czym?
Pański sąsiad, pan Cranmore, słyszał strzały. Strzały? Strzały? Dobiegające z pańskiego domu. To jakieś nieporozumienie. Naprawdę? Napije się pan? Jestem na służbie, dziękuję. O, może papierosa? Dziękuję. Bardzo pan uprzejmy. Drobiazg. Widzi pan, ja nie biorę swoich opowieści z powietrza. Muszę przeżyć każdą scenę, wczuć się w postacie. Dobrze mówię, baby? Tak. Muszę je znać równie dobrze, jak samego siebie. A propos, jak się miewa stary Charlie Huggins? Huggins? P.C. Huggins. Nie zna go pan? A, ten Huggins. Ma dzisiaj wolne. Ale wracając do strzałów, właśnie do tego dochodziłem. Pracowałem z moją sekretarką nad pewną sceną. Sceną zabójstwa. A to dlaczego? Jego pierścień. Poza tym Charlie Huggins nie istnieje. Idziemy? Puść mnie! Zostaw mnie, dranio! Więc to jest Amos Klein. Dzień dobry, panie Klein. Piżama pasuje? Nie znałam rozmiaru. Jak ulał panno Galaxy? Galaxy Rose. Galaxy? Z pana powieści Wulkan numer 7. Zaczekaj. Nigdzie nie idę. Jestem tu, żeby panu służyć. W czym pan tylko zechce. Wygodnie? Bardzo. Londyńskie gazety? Poczty niestety nie będzie. Może wreszcie powie mi pani, gdzie jestem? W prywatnej wiejskiej posiadłości. Czyjej? Na tę informację musi pan zaczekać 40 sekund. Pana sekretarka jest w pokoju obok. Nadal śpi. Jak ona się nazywa? Baby. Joyce Baby. Ładnie. Kąpiel czy prysznic? Prysznic. Pójdę przygotować. Witam, panie Klein. Proszę wybaczyć tak brutalne traktowanie. Ale kiedy okazało się, że nie zrealizuje pan czeku, nie miałem wyboru. Tak, jestem Warlock. Pewnie zastanawia się pan, co jest grane. Rzeczywiście. To nie jest moje prawdziwe nazwisko. Przyjąłem je na pana cześć. Bardzo sobie cenię pańskie książki. Mam zaszczyt powitać pana w kwaterze organizacji SWORD.
Wszystko jest tak, jak pan to opisał w swoich książkach. Po kąpieli zapraszam na dół. Tam wszystko panu wyjaśnię. Gdyby pan czegoś potrzebował, proszę śmiało prosić. Do zobaczenia, panie Klein. Do zobaczenia. Słyszałeś, Galaxy? Dostanę, co zechcę. Wystarczy poprosić. Co pan ma na myśli? Pistolet. Tak, mi przykro. Szary, wygląda lżej. Nie będzie pistoletu? Nie. Przereklamowana ta gościnność. Istnieją różne rodzaje gościnności. Na przykład? Na przykład mogę wyszorować panu plecy. Za dobra jesteś dla mnie. Jeszcze nie zaczęłam. Zamyka się elektronicznie. Elektronicznie? Tak. Winda. Schody prowadzą w to samo miejsce? Oczywiście. Przyda mi się trochę ruchu. Pan Amos Klein. Nareszcie się spotykamy. Co za przyjemność. Nieodwzajemniona. Już niedługo. To wszystko. Dziękuję. Tych panów pan oczywiście zna. W końcu sam ich pan stworzył. Cóż, odświeżę panu pamięć. Bishop. Nero Jones. Frag? Czy ja gdzieś pana nie widziałem? Całkiem możliwe. Bywam gdzieś. I Simeon Monk. Niezła obsada, przyzna pan? Znakomita. Proszę siąść u szczytu stołu. Jest pan w końcu ojcem, a my zaledwie dziećmi pańskiego umysłu. Niech ktoś powie tacie, co to za karnawał. Karnawał? O nie. To interes. I jak każdy ma swoje uzasadnienie. Otóż wpadłem na niezwykły pomysł. Czytając jedną z pana książek. Po raz szósty zresztą. To takie proste. SWORD to organizacja doskonała. Dlatego postanowiłem powołać ją do życia. I zrobić papier firmowy? Korzystając z metod opisanych przez pana, zgromadziliśmy znaczny kapitał i poczyniliśmy pewne inwestycje. Brakuje nam jednak jeszcze czegoś. Czegoś, co sprawi, że SWORD będzie niepokonany. Tym czymś jest pański umysł. To po to to całe porwanie? Proszę pamiętać, że na początku chcieliśmy panu zapłacić. Pamiętam, co było na końcu. Po co chować urazę? Przejdźmy do interesów. Bishop, Frag. Niezłe, prawda? Pomysł wziąłem z wulkanu numer 7. Frag? Wyjaśnij swojemu stwórcy, co to takiego. Była kopalnia Temple Down w Walii. Obecnie przejęta przez prywatną firmę o nazwie Hermetico. Zamienili ją w gigantyczny safe. Dwa blisko wschodnie państwa trzymają tu swoje rezerwy złota. Jedno także królewskie klejnoty. A De Beer zapasy diamentów. Nigdy mniej niż 2 miliony. To ogromny skarbiec. Hermetico.
Niezniszczalny, doskonale zabezpieczony. 4-metrowe ogrodzenie. Przecięcie choćby jednego drucika włącza alarm. Sejfy. Oddzielne w różnych częściach szybów. Każdy ma inne zabezpieczenia i system zamknięć. Pomieszczenie kontrolne. Elektroniczny rdzeń systemu. W przypadku alarmu szyby zostają zalane wodą. To tytułem wstępu. Mamy oczywiście pełną dokumentację. Bishop? Jest u mnie w biurze. Przyniosę. Siadaj. Nie lubię ludzi zapominalskich. Oczywiście. Ostatnie ostrzeżenie. Panie Klein, niech pan mnie traktuje poważnie. Zaraz. Mam. To zaraźliwe? Wiem, gdzie cię widziałem. To nie jest Amos Klein. Nie rozumiem. To nie jest Klein. Ciekawy wniosek. Jak do niego doszedłeś? Był wczoraj w mieszkaniu Finlaya Hugsona. Co z tego? Finley to mój wydawca. Często do niego wpadam. Trzymam tam drobne. Oczywiście. Na czym skończyliśmy? Jak w wulkanie numer 7, tylko tam to był Bank Anglii. Świetna powieść. Ufam, że tym razem napisze pan coś równie dobrego. Napisze? O tym, jak Sword włamał się do Hermetico, jak w genialny sposób bandyci pokonali wszystkie zabezpieczenia i ogołocili skarbiec. Panie Warlock, pan jest szalony. Proszę nie używać tego słowa. Napisze pan tę historię tak, jak wszystkie poprzednie, rozwiązując problem po problemie. Pan napisze scenariusz, a my wprowadzimy go w życie. A jeśli odmówię? W swych książkach opisał pan dość ciekawych metod perswazji. Odmowa nie wchodzi w grę. Amos? Podoba ci się? Boskie. I ta kąpiel, sole, jacuzzi. Jesteśmy w kropce, panno baby. Wiem. Mamy pracować dla bandy świrów. Galaxy coś ci powiedziała? Wszystko. Jak jest ten Warlock? Co to za człowiek? W książkach nie jest to powiedziane. Nie. Wiemy za to, kim ty jesteś. Zmusili cię, byś dla nich pracowała. Twój ojciec miał wobec Warlocka wielki dług. Proszę. Oto model i dokumentacja. Więc podbij kartę i do dzieła. Intrygujące. Mnie intryguje tylko jak statuciec. Na mnie nie patrz. W żadnej książce nikomu nie pomogłam. A gdybyśmy po prostu stąd wyszli? Żartujesz. Ogrodzenie pod napięciem, strażnicy z psami. Mam rację? Zobaczcie sami. A o zmierzchu fotokomórka zamyka wszystkie drzwi i okna i włącza alarm. Brawo. To w nagrodę podpowiedź. Co było we wszystkich pokojach Słodu? Podsłuch. I kamery. Które z was pisze te książki? Ja. Gdzie są pluskwy? Są trzy. Szukajcie, a znajdziecie. Oni słyszą każde wasze słowo, chyba że wychylicie się za okno. Galaxy
Mam nadzieję, że Galaxy traktuje mnie poważnie. Smutnym, ale pełnym seksu ruchem Galaxy Rose odwróciła się do drzwi. Żegnajcie, biedni durnie, powiedziała i wyszła. Koniec cytatu. Wymyśliłaś sod? To teraz wymyśl, jak się wyrwać z jego macek. Charles Lake raz próbował. I co? Poraziło go prądem. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Dziękuję, generale. Rozumie pan oczywiście, że sprawę muszę uzgodnić z moim rządem. Naturalnie. Hermetico jest do państwa usług. Zabezpieczenia są naprawdę pomysłowe. Są doskonałe, generale. Ma pan zieloną kartę? Oczywiście. Życzę miłego dnia. Dziękuję, panie Carson. Proszę włożyć zieloną kartę z dzisiejszą datą. No i? Fantastyczne. Nie do zdobycia. To może rozgryźć tylko Amos Klein. Tylko kiedy? Ile to zajmie? Wkrótce, Frank, cierpliwości. Einstein poświęcił teorii względności całe lata. Dajmy więc i Kleinowi kilka dni. Klinika psychiatryczna Northfield. Moim zdaniem ten Klein to świr. Nie pytałem cię o zdanie. Co oni wyrabiają? A nie widać? Tańczą. Tańczą? Owszem. Od 2 godzin. Amos, baby. Ja czekam. Na co? Aż wymyślisz wspaniałą scenę ucieczki. W trzęsieniu ziemi numer 4 Lake ucieka z zamku. Jak? Balonem. Skąd go wziął? Miał zwinięty w parasolu. Napełnił go gazem z zapalniczki. Niezłe. Drobny techniczny szczegół. Żądam wyjaśnień. W sprawie? Tańczyliście? Dlaczego? Trochę ruchu. Panie Klein, pamięta pan los policjanta z udaru numer 5? O nie. Mamy w piwnicy identyczny sprzęt i możemy go zaraz napełnić kwasem. Nie zrobisz tego. Wstyd mi za ciebie, Warlock. Proszę? Właśnie tak, zero charakteru. W mojej książce jesteś owszem zły, ale również inteligentny i wrażliwy. No i? Zachowujesz się jak opóźniony w rozwoju bawuł. Bawuł? Zgadza się. Masz choć blade pojęcie, co znaczy być pisarzem? Jaki to nieustanny wysiłek? Jak ciężka walka?
Pisanie to nie jest kaszka z mleczkiem. Nigdy nie kwestionowałem pańskiego geniuszu. Chcesz, żebym pracował w więzieniu, w klatce, jak jakieś zwierzę. Osaczony, zamknięty w czterech ścianach. Zero świeżego powietrza. Widok nieba doprowadza mnie do obłędu. I ty chcesz, żebym pisał? Absurd. Czuję się winny, panie Klein. I słusznie. Proszę mi wybaczyć. Galaxy zaraz zabierze pana na spacer do ogrodu. Świetnie. Pani zostaje. Nie wypuszczę was razem. Nie mogę ryzykować. Co ze mną będzie w następnej książce? Wyjdzie pani za Lake'a. Naprawdę? On jednak zostanie ciężko ranny. Gdzie? Na resztę pytań, skarbie, odpowiedzi znajdziesz w książce. Kto go zrani? Monk? Nigdy nie lubiłam tego typka. I jeszcze jedno, tak? Warlock cię oszuka. Nie zrobiłby tego. Za ten skok obiecał ci milion? Tak. Nic nie dostaniesz. A to drań. Brama jest pod napięciem? Wiesz, że Warlock mnie oszuka, a nie wiesz, co z bramą? Ten spacer gotów natchnąć pana Kleina nowymi pomysłami. Musimy być bardzo czujni. Podwoić strażę? Pełna gotowość, Frak. Pełna gotowość. Włączyłaś magnetofon? Tak.
Klein długo dziś pracuje. Co ty gadasz? Śpi. W pokoju pali się światło. Nie. Mów, co chcesz. Pali się, widziałem. Sprawdzimy. No i co? Masz rację. Było włączone. O co u diabła chodzi? Jak mam pracować, jeśli nie mogę się nawet wyspać? Co się tu dzieje? Co się dzieje? Powiem panu. Banda kretynów. Budzą człowieka w środku nocy. Bez 8 godzin snu dziennie nie potrafię funkcjonować. Co to za hałasy? Zapytaj Warlocka. Wyjaśnij mi to. To moja wina. Precz. Proszę o wybaczenie, panie Klein. Zapewniam, że to się nie powtórzy. Dobranoc. Nie łazić mi tam więcej. I tak się nie wymknie. Jak na razie świetnie idzie. To jeszcze nie koniec. Chodź. No i co dalej? W moich książkach pojawia się helikopter.
Stoisz mi na głowie. Ucisz tego psa. Jest tylko jeden sposób, żeby przedostać się przez bramę. Tak, rozjechać ją samochodem. Nie masz przy sobie kluczyków? W trzęsieniu numer 4 Warlock gubi kluczyki. Lake prawie go dopada. Na przyszłość każe zainstalować dodatkową stacyjkę. Tylko gdzie? Mam. Zapalaj. Strzelaj w oponę. Udało się, Simon. Uciekliśmy z siedziby SODU. Znakomicie. Nie do wiary. Nie martw się. Po 6 milach zapłon zostanie odcięty. Zgarniemy ich w Northfield Corners za dokładnie 7 minut. Byłeś wspaniały. Ty też. Ciekawe, co by było, gdyby się dowiedzieli, że to ja jestem Klein. Albo że ja jestem Simon Templar. Myślałem, że Słodowi nikt nigdy nie uciekł. Kto powiedział, że oni uciekli? Dojeżdżają do Northfield Corners. Nie ma co tak pędzić, Monk. I tak nie uciekną. 5, 4, 3, 2, 1. Teraz. O nie. Twój pomysł? Niestety. Z ostatniej książki. Automatyczne odcięcie zapłonu. Drzwi są zamknięte. Marzenie każdego playboya. Nic z tego, Simon. Samochód jest nie do otwarcia od wewnątrz. Nie do otwarcia? Nie doceniasz mnie. Wiele bym dał, żeby widzieć teraz minę pana Kleina. Przeciśniesz się? Jak przejdę na dietę? Ostrożnie, wysadzisz nas. Tak byłoby najprościej.
Chodź. Za następnym zakrętem. Biedny Klein. Tędy. Wybornie. Mówiłeś, że nie uciekną. Nie doceniałem go. Co za wspaniały umysł. Fakt. Tylko co teraz? Warlock. Operacja Nagonka. Co oni robią? A co zwykle robią w takiej sytuacji? Jest kilka możliwości. Miotacze ognia, czołgi, promienie śmierci. Co dalej? Nie wiem. Ale ja wiem. Próbujesz pobić rekord świata? Przykro mi. Nie możemy odpocząć? Nogi mnie bolą. Boleć to będzie, jak nas dorwie słoń. Psy. To mamy pełny zestaw atrakcji. Brakuje tylko tańców. Noc jest jeszcze młoda. Złamałaś coś? Nie. Nie czas na drzemki. Szybciej. Nie, utonę. Zmylimy trop. Utonę. Jakby co, wstrzymaj oddech. Robi się coraz głębiej. Cicho. Co się dzieje? Węże wodne. Nie żartuj. Prędzej aligatory. Daj mi rękę. Już wiem, czemu nie masz męża. Przykro mi, Simon. Nie ma sprawy. Pyszne błoto. Nie chciałam cię wepchnąć. Przynajmniej psy zgubiły nasz zapach. Psy owszem, ale nam będzie długo towarzyszył. Padnij. Nero i ja pójdziemy tędy, a wy sprawdźcie tam. Ruszać. Nie mogę. Nie dam rady. Patrz. Daj rękę. Kto tam? Potrzebujemy pomocy. Mamuśka, strzelbę. Jesteśmy przyjaciółmi. Potrzebujemy pomocy. Proszę otworzyć. Nie ma się czego bać. Musimy skorzystać z telefonu. Nie możecie. W
czym rzecz? Zapłacimy. Tu nie ma telefonu. Nie ruszać się. Co to za zamieszanie? Znacie Amosa Kleina? Nie. Co to za jeden? To ja. Jestem pisarką. Amos Klein to mój pseudonim. Wszyscy myślą, że jestem mężczyzną. Rozumiem. Tytuły książek. Udar numer 5. Vulkan numer 7. Nie. Wymyśliła organizację o nazwie SWAT. Taki międzynarodowy syndykat zbrodni. I znalazł się facet, kompletny wariat, który uznał, że pomysł jest świetny i stworzył ją naprawdę. Ten człowiek nas więzi. Więzi? Ale udało nam się uciec. Jak? Szczegóły są bez znaczenia. Rzecz w tym, że oni nas gonią. Mamuszka, nastaw herbatę. Porozmawiamy na spokojnie. To miłe, ale nie mamy czasu. Musimy jechać na policję. Po co? Jeśli tamci nas złapią, zabiją. Wy nic nie rozumiecie. £50 za pożyczenie samochodu. Mokre, ale prawdziwe. Musimy tylko dojechać na najbliższy posterunek. Idź po samochód. Ja pójdę. Proszę mi tylko dać kluczyki. Nikt poza mną nie umie go zapalić. To naprawdę nie będzie potrzebne. Mam nadzieję. Nikt z niej i tak nie strzelał od 20 lat. Jak dawno uciekliście? Godzinę temu. Rozumiem. Urządzili pościg z psami. To straszne. Samochód zostawimy pod posterunkiem. Proszę się nie martwić. Przepraszamy, że państwa wystraszyliśmy. I ubłociliśmy podłogę. Nic się nie stało. Powodzenia. Nie dajcie nas zabrać. Błagam, pomocy. Teraz dziewczyna. Przepraszam za moich pacjentów. On kłamie, nie jesteśmy chorzy. To Warlock, szef SWAT-u. Trzymać się, ale delikatnie. Halucynacje, mania prześladowcza, zaawansowana schizofrenia. Jakie to smutne. Pan Klein i panna Baby. Panie Klein, bardzo mnie pan zdenerwował. Zapomina pan, że jesteśmy bohaterami pana książek. Stworzył nas pan, więc musi pan z nami współpracować. Pokażę panu, co się stanie, jeśli pan odmówi. Do piwnicy z nimi. Laboratorium SWAT-u. Według opisu z wulkanu numer 7. Wszystkie genialne wytwory pańskiego umysłu. I wszystkie świetnie działają. Gratuluję. Zaraz. A to co? Jedyne odstępstwo od książki. Rosyjski wynalazek. Dezintegrator laserowy. Setki promieni wzmacniających się nawzajem. Nie chciałbym tego użyć, panie Klein, ale zrobię to, jeśli w ciągu 48 godzin nie wymyśli pan, jak obrabować Helmetico. Nie dam rady. Da pan? Nie. Jeśli tam najpierw nie pojadę. Ma pan model i dokumentację. Pomyśleliśmy o wszystkim. Na pewno nie o wszystkim. Muszę sam zobaczyć Helmetico. Rozumiem. Panowie? W książce oglądał dwa razy. Nie możemy odchodzić od książki. Dobrze gada. Doskonale.
Ruszymy jeszcze dzisiaj. Galaxy, przygotuj wszystko. Jedną chwilę. Panie Klein, pańska marynarka. Tak, akcelerator. Najwyższa częstotliwość. Jeśli w trakcie wizyty spróbuje mnie pan wydać... Panna Baby zapozna się bliżej z tym wspaniałym urządzeniem. Co jest w teczce? Nic. Mam udawać dyplomatę? Warlock wszystko ci powie. Nie jesteś na mnie zła? Nie. Martwię się o ciebie. Ostrożnie. Wielki brat patrzy. To jedyne miejsce, którego nie widzą kamery. Nie będziesz próbował uciec, prawda? Nie zrobiłbym tego, pannie Baby. Za takie pieniądze ja zrobiłabym, co chcesz i komu chcesz. Mogę już notować? Chętnie udzielam lekcji amatorom. Chcę się pożegnać z Amosem. Proszę. Do zobaczenia. Do zobaczenia, panno Baby. Co tam jest? Wszystko. Warlock czeka. Czerwona karta do wejścia. Zielona do wyjścia. Jesteś Friedrich Gotthard, mój szef ochrony. Panie Klein? Słucham? Jeden fałszywy ruch i panna Baby zginie. To jest sala przeładunkowa. Tu powierzone nam kosztowności pakujemy w specjalne pojemniki. Lister, zabieram panów na dół. Klucznicy. Plakietki są pokryte specjalną farbą. Próba wejścia bez plakietki powoduje uruchomienie alarmu, czyli dzwonki, syreny, straszny hałas. Wszystkie grodzie zostają automatycznie zamknięte. Nikt nie może wejść, nawet my. A w razie napadu, na przykład z powietrza, ludzie z bronią zmuszają strażników do przekazania kluczy. Nie uszliby i 5 metrów. Wszędzie są włączniki alarmu. Nawet teraz mam 3 w zasięgu ręki. Niesłychane. To pozwoli się panom zorientować, jak głęboko zjeżdżamy. Ta winda to jedyna droga na dół, pozostałe szyby zasypano. Klucze muszą być włożone jednocześnie. Jeden człowiek nijak nie zdoła tego dokonać. Potencjalni klienci. Centrum sterowania systemem alarmowym.
Wystarczy nacisnąć guzik i do szybu jest pompowany gaz. Parę chwili napastnik śpi jak dziecko. Imponujące i zniechęcające. Dla amatorów skarbu. To prawda. Kod zmienia się codziennie. Dochodzimy do skarbców. Morgan, potencjalni klienci. Znakomicie, sir. Jesteśmy na miejscu. Myślę, że panów majątek będzie tu bezpieczny. Bez wątpienia. Mnie to w pełni satysfakcjonuje. Jedno pytanie. Skąd pewność, że generał i ja nie jesteśmy włamywaczami? Cóż, takiej pewności mieć nie możemy. Sądzę jednak, że po obejrzeniu zabezpieczeń każdy włamywacz by zrezygnował? Zdecydowanie. To jak? Idziemy? Generale. Dziękuję panom za wizytę. Macie zielone karty? Oczywiście. Proszę włożyć zieloną kartę z dzisiejszą datą. Jak rozumiem, da na pan znać o swojej decyzji. Może być pan tego pewien. Nie! Carson, wyprowadzam klientów. Wyłącz alarm, durniu. Co się stało? Skaner radarowy. Wykrywa każdy ruch ponad ogrodzeniem i włącza alarm. Czujnik nie reaguje tylko na przelatujące ptaki. Czyli helikopterem też nie da rady. A ten wybuch? Nie powinienem tego mówić, ale cały zewnętrzny pas przecinają tysiące promieni podczerwonych. Przerwanie promienia powoduje wybuch znajdującej się pod nim miny. Niezwykłe. Bardzo panu przepraszam. Za ten kurz. Jeszcze raz dziękuję za wizytę. Miłego dnia. Do widzenia. Proszę nam przesłać adres swojego kapelusznika. O ilu jeszcze zabezpieczeniach nic nie wiem. Przyznaję, ta podczerwień była dla mnie zaskoczeniem. Zaskoczeniem? To jest nie do przejścia. Poradzisz sobie i z tym. Odpowiedź brzmi nie, ale Amos, mam dość, rezygnuję. Pan Klein chce zrezygnować. Co robimy? Nie możemy się na to zgodzić. Ma pan 48 godzin na rozwiązanie problemu. W innym przypadku? Cóż, rozdział 12 wulkanu numer 7. Musimy to rozgryźć. Krok po kroku, jak zawsze. Wiesz, że się na tym nie znam. Nieprawda. Czasami miewasz świetne pomysły. Zacznijmy od początku. System radarowy. Pisz. Jak go szukać? Wreszcie wziął się do roboty. Fascynujące. Doprawdy fascynujące. Jak już wejdą, wszystko pójdzie gładko. Pozostaje zasadniczy problem. Podczerwień. Jak przejść pas ochronny? Przerwiesz promień, wylatujesz w powietrze. Żeby tak móc widzieć te promienie. Mam dość na dzisiaj. Jestem wykończona. Wybacz, narzuciłem za ostre tempo. Drobiazg, lubię z tobą pracować. Załóż. Co? Wiesz, baby, jesteś cudowna. Bez okularów również ślepa. Piękna z ciebie kobieta. No to proszę. Jesteś niewidzialny. Okulary? Specjalne okulary.
Polaryzujące szkła z powłoką siarczanu rtęci, uczulone na podczerwień. Widzisz promienie i możesz je ominąć. Wiązka promieni podczerwonych, niewidoczna dla ludzkiego oka. Ale proszę spojrzeć przez szkło. To działa. Oczywiście. Panno Baby. Ładujecie towar na ciężarówki i odjeżdżacie. Genialne. Jest jeden szkopuł. Próba przejścia pomiędzy promieniami to samobójstwo. Tam wszędzie jest pełno min. Stawka jest wysoka, więc i ryzyko niemałe. Zgadza się. Kiedy ruszamy? Musimy kupić sprzęt, skonstruować całą maszynerię. Damy radę do 23? Dobrze, więc 23. Co z panną Baby i ze mną? Będziecie uwolnieni, rzecz jasna. Kiedy? Po opróżnieniu Hermetico. Kto pierwszy wejdzie pomiędzy promienie? To proste. Będziecie losować. Już 14 raz wysadzasz nas w powietrze. Tego się nie da zrobić. Wystarczy się skupić i podnieść trochę nogi. Chcesz nas pozabijać, tak? Monk, szybko. Dam sobie radę. To już dziś. Boję się. Wiesz, co Sword zrobił z więźniami w wulkanie numer 7? Zmieniłem zakończenie. W twojej wersji bandyci wracają z akcji. W mojej nie. Te miny na pewno wybuchną, jeśli ktoś na nie stanie? Na pewno. Może kanałem wentylacyjnym? Gdyby zewrzeć obwód wentylatora... Nie. To by włączyło alarm. Nie masz nic lepszego do roboty? Wyczyściłem wszystkie pistolety.
Warlock? Spójrz. Więc jesteś Simon Templar. Zgadza się. Oszukałeś mnie. To nie było trudne. Niezłe zdjęcie, prawda? O tak. Nie jestem zachwycony. Szkoda. Nie ma poczucia humoru. Do piwnicy z nią. Nie pchaj mnie. Masz 3 minuty na ubranie się. To znaczy, że jadę z wami? Powiem więcej, Templar. Wejdziesz do strefy jako pierwszy. Jeśli się mylisz co do min, będzie to twoja ostatnia pomyłka. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, Hermetico skończymy koło drugiej. Jeśli Monk nie dostanie informacji, że akcja się powiodła, dziewczyna się smaży. A więc to prawda. Tak. A te wszystkie przepowiednie, że wyjdę za Lejka? Nie wiem, za kogo wyjdziesz. A ja wiem. I będziemy bardzo szczęśliwi. Tylko trzeba usunąć tamtą. Byłabym zapomniała. To chyba twoje. Wyjaśniłam im, że masz urojenia. Bardzo ci współczuli. Pieniądze pozwoliłam im zatrzymać. Dziękuję. Nie można zawsze wygrywać. Pomyśl tylko, Templar. Za 2 godziny będę milionerem, albo ty będziesz martwy.
Dzięki, Tom. No, przerwa. Tylko nie siedźcie za długo. Wszedł. Już jesteśmy. Gdzie on się podział? Pewnie śpi.
Pobudka, Dave. Jeden ruch i strzelam. Frag karty. Wpuść furgonetkę. Proszę włożyć zieloną kartę z dzisiejszą datą. A ty czym się denerwujesz? Jak coś pójdzie nie tak, to mnie upieką. Gdzie Bishop? W skarbcu numer 10. Świetnie. Thank you.
Już po tobie, złotko. Mogę mieć ostatnie życzenie? Jakie? Papierosa. Moja fifka jest w torebce. Bez niej nigdy nie palę. Zapalniczka też tam jest. Fascynujące, prawda? Ciekawe, skąd Warlock ją wytrzasnął. Co się stało? Każdy obwód można zewrzeć. Jak? Ta stara kobieca broń. W układ zamka elektromagnetycznego. Pięknie. A co z nimi? Ten nie jest martwy. Ona też nie. Jak to zrobiłaś? Pomysł był dość błyskotliwy. No, powiedz jak. O nie. Przeczytasz w następnej książce. Nie zdołasz jej napisać. Wymyśliłaś sword. Ale to ja go stworzyłem. Działało jak w zegarku. Możliwości były nieograniczone. Ale wy, głupcy, wszystko zniszczyliście. Na siebie też wydaliście wyrok. Pokaż mu, Simon. Więc tak to zrobiłaś. Owszem, sprytne, co? Genialne, panno Klein. W okularach czy bez, wszystko jedno. A dla mnie nie ma miejsca w tej książce?